No i mamy okazję porozmawiać z Patrykiem Krystmanem. Dzień dobry. Witam, cześć. Człowiek, który tutaj prowadzi kickboxing w klubie WCA Warszawa i od niedawna młody, głodny, sukcesu trener. Jak się pracuje po pierwszych miesiącach, można powiedzieć, bo to w zasadzie który to jest miesiąc pracy? Pracuję tutaj w WCA od listopada, jeżeli chodzi o treningi grupowe, bo trenerką zajmuję się już ja się nawet tym trenerem do końca nie nazwał, bo bym nazwał się instruktorem sportów walki, bo do trenera to wiadomo trzeba dojrzeć. No to tak, zajmuję się instruktorem sportu walki już jakieś, można powiedzieć, z 5 lat chyba, tak mi się wydaje. No a od listopada tutaj prowadzę zajęcia grupowe, na które wszystkich serdecznie zapraszam. Okej, zaprosimy jeszcze oczywiście tych, którzy chcą przyjść, ale zapytam Ciebie o doświadczenie, tak? Bo to od tego się zaczyna w zasadzie w zawodzie trenerskim. Powołanie, doświadczenie, czy co Ciebie inspiruje do tego, żeby w tak młodym wieku zająć się właśnie prowadzeniem ludzi, też jakąś odpowiedzialnością za ich rozwój, za ich, można powiedzieć, umiejętności, tak? Wydaje mi się, że to troszeczkę takie powołanie, bo właśnie w tak młodym wieku zacząłem jakby pomagać ludziom w ich przygotowaniach i tak dalej. Zacząłem się w tym sprawdzać. Ludzie pozytywnie komentują odnośnie tego, co robię, więc jakby to przynosi tego efekty, tak? Lubię przekazywać wiedzę i cieszy mnie to, że po prostu ludziom to zaczyna wychodzić, to co ja im przekazuję, te ich efekty pracy, tak? Tak samo jak mówię, pomagam w przygotowaniach różnym zawodnikom, no i kiedy są różne te pozytywne komentarze odnośnie tej pracy, którą im przekazuję, no to cieszy, tak? No i dlatego mam wrażenie, że się w tym sprawdzam po prostu i no dążę do tego, by być jeszcze w tym lepszym, tak? Lepiej się pracuje z amatorem, czy lepiej się pracuje z kimś, kto już ma jakieś umiejętności, można szybciej, powiedzmy, dostosować kombinacje, można dostosować jakieś ćwiczenia już pod człowieka, który jest zaprawiony w bojach, tak można powiedzieć. Znaczy, takim moim zdaniem jest to, że lepiej jest jakby mieć swojego takiego wychowanka, ponieważ on ma jakby wyrobione nawyki takie, które ty mu przekazujesz, tak? Znaczy, powiem też tak, że jak przyjmuję jakiegoś zawodnika, który już w pewien sposób ma jakieś swoje odruchy, ruchy, to jakby lepiej się z nim pracuje, ponieważ nie trzeba go wszystkiego uczyć od nowa, ale też może mieć jakby takie braki techniczne niektóre, które mogę ja dostrzec w nim. No i też czasami ciężej się z taką osobą też pracuje, no bo ciężko te nawyki zmienić, tak? Ale z amatorami również dobrze mi się współpracuje, jak i z zawodnikami, tak? Tylko wiadomo, no z zawodnikami jest troszeczkę więcej pracy, bo trzeba się trochę bardziej napocić, no i łapy bolą. Właśnie, a z kim z takich zawodników podjąłeś współpracę, z kim ewentualnie chciałbyś podjąć współpracę, kogo mógłbyś prowadzić i gdzieś widzisz jakieś błędy i można to by było skorygować, jakąś propozycję ewentualnie złożyć, już miałeś takie sytuacje? Aktualnie to tak, od zawsze współpracuję ze swoim starszym bratem Michałem Krystmanem, który jest czynnym zawodnikiem, tutaj również trenuje, pomaga w przygotowaniu. Byłem na jego walce. No i podobało się? Tak, no jest... Szybka. No ale okej. No, od dłuższego czasu też współpracuję z Norbertem Daszkiewiczem, pozdrawiam byczku. Ma 5 stoczonych walk, wszystkie wygrane, no to do 4 pomagałem mu w przygotowaniach, z każdą walką się rozwijamy, tak. Pomagałem też w przygotowaniach na początkach kariery Tymkowi Łopaczkowi. No, nasze drogi później się tak troszeczkę rozstały. Zaczął tarczować się z moim trenerem Robertem Złotkowskim, moim mentorem, pozdrawiam. I tak, z tych bardziej teraz osób medialnych, tych freakowych, można powiedzieć, współpracuję z Michałem Owczarzakiem, wszystkim znanym jako Owca z ekipy WK. Bardzo dobrze nam się współpracuje, ponieważ on preferuje taki czysty, klasyczny boks. Też lubię, nie powiem, dlatego bardzo ta współpraca nam sprzyja, tak? No i też jego dziewczyna Kaja Soboń złapała super zajawkę na ten sport i cieszymy się tym wspólnie razem. Mamy ten fan, jest miła atmosfera, super fajnie i lecimy dalej, no nie? A czy będą jakieś propozycje walk, to tego nie wiem, bo to się bezpośrednio z nimi kontaktują. No i tyle. I czasem jeszcze wpada do mnie na tarczę Alan Kwieciński, Dawid Ambro. No tak, kto się zgłosi, to chętnie wszystkim pomagam, nie? Tak jak na przykład z Wrocławia Michał Michalski z KSW, jak przyjeżdża do Warszawy i ma chęć na trening, to zawsze się do mnie tutaj odezwie i sobie potarczujemy razem. No to w sumie to tyle. Czego chciałbyś się nauczyć ewentualnie, albo od kogo chciałbyś się nauczyć gdzieś w dalszej drodze, bo ty masz 26 lat, tak? To jak na trenera to jest bardzo mało.
Wydaje mi, no dlatego ja się nazywam instruktorem, a nie trenerem. No, wiesz co, ja na bieżąco cały czas uczęszczam na wszelkiego rodzaju szkolenia, ja cały czas się uczę. Ja też tak jak przekazuję ludziom wiedzę, to nie taką, którą nabyję sobie z YouTube'a, tylko bezpośrednio na różnych szkoleniach, tak? Ja nie uczę nikogo czegoś, czego sam nie umiem, tak? Mówię, tak jak w Unique Fight Clubie było organizowane szkolenie z Nickiem Hemmersem, bardzo dobrym trenerem, doświadczonym, tak? No to śmiało jadę i się szkolę, tak? U Maćka Miszkinia z boksu również. Mówię, teraz ostatnio byłem, na przykład robiłem sobie, to nie był kurs, tylko bardziej takie szkolenie z tejpowania rąk u Wahana, tak? No to też wsiadam, jadę, uczę się na bieżąco, no. To jest to, co no mówię, no ja lubię i chcę tak jakby robić dalej, tak? No to mówię, wszędzie jeżdżę, uczę się, doszkalam, mam na to czas, tak? Patryk Krysman za 5, 10 i 20 lat jako trener, gdzie siebie sytuuje? Moim takim marzeniem jest otworzenie własnego gymu, tak? Zatrudnienie sobie wielu takich również doświadczonych trenerów. No utrzymywanie się z tego wiadome, no nie? No to trzeba mieć jakichś też zawodników, którzy będą ciebie reprezentować i jakby no zarabiać na tym pieniądze, tak? No bo kariera trenerska jest też tak samo niewybaczalna jak zawodnikom, tak? Nie zarabia się z tego jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy. No nie powiem, że akurat ci freakfighterzy dobrze, że się pojawili. Dzięki temu może sobie trener czy zawodnik, który prowadzi takiego freakfightera, może sobie troszeczkę na tym zarobić, tak? No to tak jak mówię, za 5-10 lat, no może bardziej za 10, no nie? To jest moim takim marzeniem otworzenie własnego gymu i mieć swoich takich jakichś wychowanków i dążyć do zawodostwa, tak? A jeśli pasy, to pasy w czym? W kickboxingu, pasy w boksie, pasy w MMA? Co bardziej ciebie fascynuje? W czym zaproponują? Wszędzie, dokładnie. Ja się wywodzę ze sportów uderzanych, czyli jak najbardziej boks, kickboxing, ale no jak widać w MMA też są sporty uderzane, czy tam też trzeba uderzać, tak? W dzisiejszych czasach bardziej jest rozpromowane jednak to MMA, no to widać, że no bardziej w tym kierunku wszyscy idą, tak? No. Słuchaj, tak naprawdę ty prowadzisz grupowe zajęcia, co ci bardziej odpowiada, ta indywidualna praca, czy te grupowe zajęcia, gdzie można gdzieś te talenty wyłapać i powiedzmy później je szlifować dalej? Lubisz taką pracę, gdzie przychodzi ileś osób i zastanawiasz się, kto z nich może zostać mistrzem i najczęściej zostaje to facet, za którego 5 złotych byś nie postawił, tak? Powiem tak, że no jednak z tą pracą indywidualną jest no dużo lepiej, bo cały czas się skupiasz na jednej osobie, a nie na 20 czy tam 30 osobach, tak? Ale no na przykład na takiej indywidualnej pracy z trenerem, no to zazwyczaj się głównie robi te tarcze, doszlifowuje technikę, tak? A na zajęciach grupowych możesz sobie tutaj wyłapać właśnie te talenty poprzez robienie na przykład różnych sparingów zadaniowych i tak dalej. Wtedy widzisz, czy ta osoba się do tego sportu nadaje, ma tą tak zwaną smykałkę, czy nie. Dla ciebie kickboxing jest taką, powiedzmy, podstawą, gdzie uczysz tych zachowań w stójce, ale niewiele osób wie, że jesteś też człowiekiem, który przeszedł przez różne sporty walki, między innymi słynne kombat kalaki, tak? Tak, no ja ogólnie... Jesteś na poziomie eksperckim, bo ja to widziałem, jak zobaczyłem to, co robisz, to powiem ci, że zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. Tak, robi wrażenie, naprawdę. Tak, ja ogólnie sporty walki trenować zacząłem w wieku 7 lat. Ja zaczynałem od karate. No tam też brakowało jednego stopnia do tego stopnia mistrzowskiego. Później to dołożyłem do tego właśnie tą filipińską sztukę walki kombat kalaki. No to tam mam trzeci dan. Trzeci stopień czarnego pasa, czyli tak zwany trzeci dan. Mam też uprawnienia instruktorskie oraz sędziowskie. Jeździliśmy z braćmi na zawody międzynarodowe, między innymi na Mistrzostwa Świata, zdobywaliśmy tam medale. Tylko no, ten sport jest jeszcze bardziej niewdzięczny niż te sporty walki, ponieważ tam nie dostawało się za to pieniędzy, a ty musiałeś za to wkładać swój własny pieniądz. No to tak jak my byliśmy nastolatkami, no to te pieniądze to musieli nas wkładać nasi rodzice, tak? No to wyłożyć tę kupę siana, żeby polecieć na przykład na Filipiny, gdzie tam kolebką jest ten sport, parę tysięcy na osobę i lecieć, żeby zdobyć medal, a jak wróciliśmy z tych mistrzostw, jak się wracało z tych mistrzostw, to nawet nikt o tym nie wiedział, bo... mówię, to niszowy sport. Tak, niszowy sport, a na przykład właśnie nasi znajomi, których poznaliśmy na Mistrzostwach Świata na Węgrzech, jak przyjeżdżali sobie tutaj do Polski, do Polski, do swojego kraju, to byli zapraszani do wszelkiego rodzaju programów, takie przykładowe, nasze Dzień Dobry TVN i tak dalej, a my jak przyjechaliśmy z Mistrzostw Świata, zdobyliśmy medale, to nikt o tym nie wiedział, tylko nasi bliscy, tak? Jakbyś powiedział, to bym przyjechał. No, każdy tak mówi. Słuchajcie,
to lekcja dla Was, kombat kalaki, musicie to odrobić, musicie to zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć, jak posługują się eksperci. Jeśli chcecie się zapoznać, Patryk może Wam coś pokazać, ale najlepiej... Coś nie coś potrafię. To jest niedopowiedzenie, naprawdę ten chłopak potrafi dużo. Myślę, że jak wyszedłby nawet na całą wioskę ze sztachetami, to poradziłby sobie znakomicie, bo ja to widziałem. Także tutaj jest, mamy eksperta, jeśli będziecie chcieli skorzystać z wiedzy. Kickboxing także zapraszamy do Patryka tutaj, do WCA. No i co, Patryk, bardzo dziękuję, życzę sukcesu w takim razie. Dziękuję również. I tak jak tutaj powiedział Tomek, zapraszam wszystkich do siebie na treningi i na social media Krystman Podłoga Boxing. Pozdrawiam i dziękuję Strefa Mocy za wsparcie. A ma jeszcze brata. Tak, mam dwóch. Dwóch. Jeden bliźniak, który do mnie nie jest w ogóle podobny. Pozdrawiam, Kubuś. Bardzo dziękuję. Dziękuję.